Omówimy zasadę działania krążka Maxwella. Krążek Maxwella to jest taki krążek, który jest zawieszony na dwóch nitkach, i teraz te nitki są nawijane na krążek. Krążek Maxwella działa w oparciu o zasadę zachowania energii mechanicznej w polu grawitacyjnym ziemskim, który jest polem zachowawczym. Zaobserwujmy ruch krążka Maxwella, który zostaje właśnie zwolniony. Jak widzimy, krążek osiąga dolne położenie i wraca do góry. Co ciekawe, wtedy, kiedy jest w punkcie zwrotnym na górze, to jego obrót zmienia kierunek. Podczas gdy, w położeniu dolnym, nitka nawija się dalej tak samo, jak się nawijała, jak się w takim samym kierunku, w jakim się odwijała wtedy, kiedy krążek poruszał się w dół krążek porusza się w górę i w dół. No, zauważamy również, że po pewnym czasie ten krążek nie osiąga już takiej wysokości, jaką posiadał wyjściowo. Żeby wyjaśnić zasady działania tego krążka Maxwella, posłużymy się zasadą zachowania energii mechanicznej w polu grawitacyjnym ziemskim, bo właśnie w takim polu porusza się ten krążek. Z zasady zachowania energii mechanicznej wynika, że Suma wszystkich energii, które tutaj będziemy brać pod uwagę, jest, wszystkich energii mechanicznych jest stała, więc w skład całej energii mechanicznej, całkowitej energii mechanicznej wchodzą energia potencjalna tego krążka wtedy kiedy jest najwyżej plus energia kinetyczna ruchu translacyjnego plus energia kinetyczna ruchu obrotowego i suma tych trzech energii jest stała jeśli teraz krążek znajduje się w górnym położeniu wówczas jego całkowita energia to jest energia potencjalna wtedy kiedy rozpoczyna się ruch jak tuż przed tym nim zwolnimy krążek maxwella natomiast w dolnym położeniu ta energia zamienia się na energię kinetyczną, z tym, że w punkcie zwrotnym, kiedy energia kinetyczna ruchu translacyjnego jest równa zero, pozostaje jeszcze różna od zera energia kinetyczna ruchu obrotowego. Zaobserwowaliśmy również, że wtedy, kiedy krążek znajduje się w dolnym położeniu, to jego ruch obrotowy odbywa się dalej w tym samym kierunku. Jeśli jest to ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to dalej. Po podnoszeniu się, przy podnoszeniu się do góry jest to ruch w tym samym kierunku i w związku z tym nitka z powrotem się nawija na krążek Maxwella. Wtedy, kiedy krążek znajduje się w górnym położeniu, to jego prędkość kątowa osiąga wartość równą zero, czyli to jest punkt zwrotny dla prędkości kątowej. Tam energia kinetyczna ruchu obrotowego osiąga wartość równą 0 i po przejściu przez ten najwyższy punkt prędkość kątowa będzie miała zwrot przeciwny. Dlatego też w tym położeniu górnym krążek obraca się zatrzymuje na chwilę i zmienia swój zwrot. Wektor prędkości kątowej zmienia swój zwrot. No i na skutek właśnie tej wymiany energii potencjalnej na energię kinetyczną ruchu translacyjnego i energię kinetyczną, energię kinetyczną ruchu obrotowego, ten krążek Maxwella porusza się góra-dół, góra-dół, ale ze względu na to, że w układzie występują pewne opory, które są związane z tym, że jest jakieś tarcie tutaj na tym połączeniu nitki z Mamy do czynienia z, pewnym, z pewną dysypacją energii, stratą energii. W związku z tym ten krążek jest coraz niżej, w kolejnych, tych, kolejne jego położenia są coraz niższe. Nigdy nie osiąga takiego samego położenia, jakie miał wyjściowo. Dziękuję bardzo.